Siemanko, witam wszystkich serdecznie na kanale i w Tomi Graj. Czas na zapowiedź piątkowych spotkań w ramach 9. kolejki PGE Ekstraligi, czyli najlepszej ligi świata. To zaczynamy od Grudziądza, gdzie Gołębie spróbują powalczyć nie tylko o wygraną, ale i o bonus ze Stalą Gorzów. Wynik pierwszego meczu 51-39 dla Stali. Czy Grudziądzanie dadzą radę to odrobić? Grudziądzanie w ostatnim zaległym spotkaniu wysoko pokonali swoich rywali z zamiedzy, ekipę Torunia. Okazja do kolejnego zwycięstwa wydaje się znakomita, bowiem drużyna z Gorzowa prezentuje się w tym sezonie dużo poniżej swoich możliwości, a dodatkowo nie wygrała jeszcze meczu na wyjeździe. Co prawda obie ekipy sąsiadują ze sobą w tabeli, ale lepsze wrażenie sprawiają gospodarze tego pojedynku. Wydaje się, że o kontuzji zapomniał już krajowy lider GKM-u Krzysztof Buczkowski. Przeciwko Torunianom zaliczył znakomity występ i pokazał, że wraca do stanu z początku sezonu. Jeśli bardziej systematyczny będzie Szwed Antonio Lindbeck, to drużyna Roberta Kępińskiego ma dużą szansę awansować na upragnione od lat miejsce premiowane do fazy playoff. Tym bardziej, że gorzowianie przeżywają swoje kłopoty. Zarzutów nie wolno mieć do Bartosza Zmarzlika i Szymona Woźniaka. Ze swojej roli dobrze wywiązuje się póki co Anders Thompson, który na torach ekstraligowych prezentuje się nadzwyczaj solidnie. Bolączką drużyny Stanisława Chomskiego jest głównie postawa Krzysztofa Kasprzaka. Biegi dobre przeplata z biegami słabymi i na chwilę obecną jest uzupełnieniem, a nie wzmocnieniem swojej drużyny. Czy Grudziądz wykorzysta atut własnego toru i podtrzyma pasce zwycięstw? Przekonamy się w piątek późnym popołudniem. Myślę, że tak. Widać, że w Grudziądzu wszyscy naprawdę chcą wjechać do playoffów. Tylko czy wywalczą punkt bonusowy? Strata jest dość duża, ale też nie jest nie do odrobienia. Gorzowianie wydają się, że właśnie głównie będą walczyć o bonus, bo w 2,5 zawodnika ciężko myśleć o wygranej, w szczególności na grudziąckim owalu. Mój typ na to spotkanie 50-40 dla GKM-u. Tak właśnie myślę, że bonus rozstrzygnie się w ostatnim biegu. Trzeba też zaznaczyć, że Gorzów nigdy nie wygrał w Grudziądzu w Ekstralidze. Awizowane składy są następujące. Stal Gorzów. Pod jedynką Szymon Woźniak. Dwójka to Peter Kildeman, trójka Krzysztof Kasprzak, czwórka Anders Thompson, pod piątką Bartosz Zmarzlik i młodzieżowcy. Szóstka to Rafał Karczmarz i siódemka Mateusz Bartkowiak. Natomiast GKM Grudziądz pod dziewiątką Kenneth Bierre, z dziesiątką Antonio Lindbeck, 11 to Przemysław Pawlicki, pod dwunastką Krzysztof Buczkowski, pod trzynastką Artiom Łaguta i młodzieżowcy 14 to Kamil Wieczorek i pod 15 Marcin Turowski. Mecz zobaczymy w Eleven Sport 1 od godziny 17:45. A teraz przenieśmy się do Torunia, gdzie Anioły podejmą Motor Lublin. Stawka tego spotkania jest nie do opisania. Pierwszy mecz skończył się wygraną Koziołków 48-42. Mecz z gatunku tych o życie. Lublinianie, przegrywając u siebie ostatnie spotkanie ze Spartą Wrocław, postawili się w bardzo trudnej sytuacji i cel minimum, jaki sobie stawiają, to wywiezienie punktu bonusowego. Warto odnotowania jest powrót do składu Andreasa Jonssona, któremu niektórzy wróżyli już zakończenie kariery. Dotychczasowe występy Szweda nie napawają optymizmem fanów z Lublina, ale powrót w tak istotnym momencie może mieć kolosalne znaczenie przy ostatecznym rozrachunku tego spotkania. Koziołki mają zdecydowanie lepszych juniorów niż drużyna Aniołów i to oni mogą przesądzić o korzystnym wyniku dla podopiecznych Jacka Ziółkowskiego. Z kolei w Toruniu po bardzo dobrym meczu przeciwko Stali Gorzów myślano, że drużyna złapała wiatr w żagle i teraz będzie już tylko lepiej. Jednak występ Aniołów w Grudziądzu znów zweryfikował nadzieję. Powraca do zespołu po dwóch meczach absencji Rune Holta, który jeździł tak asekuracyjnie, że sprawiał wrażenie zawodnika kondycyjnie nieprzygotowanego do sezonu. Nie zawodzi tylko Jason Doyle, który jest zdecydowanym liderem obecnie ostatniej drużyny w tabeli. Mecz zapowiada się arcyciekawie, a drużyna, która nie zdobędzie żadnego punktu, praktycznie będzie u progu wejścia do zbioru z napisem Pierwsza Liga. Jak tu wskazać faworyta? Mam nadzieję, że nie pojadą na noże, bo kontuzji w tym sezonie mamy już wystarczająco dużo. A jak to się skończy? Mój typ na to spotkanie 48-42. A w takim wypadku bonusa nie zdobędzie żadna z drużyn i nadal nic nie będzie wyjaśnione. Tak coś czuję, że może się tak skończyć. Awizowane składy na to spotkanie są następujące. Motor Lublin. Pod jedynką Andreas Jonsson, dwójka to Paweł Miesiąc, trójka Grigori Łaguta, pod czwórką Dawid Lampard, z piątką Mikael Mikkelsen i młodzieżowcy numer 6 Wiktor Lampard i z numerem 7 Wiktor Trofimow. Natomiast KS Toruń pod dziewiątką Chris Holder, dziesiątka to Rune Holta, z jedenastką Nils Christian Iversen, pod dwunastką Norbert Kościuch, pod trzynastką Jason Doyle, z numerem 14 Filip Nizgorski i z numerem 15 Igor Kopeć-Sobczyński. Mecz zobaczymy w Eleven Sport 1 od godziny 20:15. Zapraszam również na jutrzejszą zapowiedź sobotnich meczy jutro wieczorem. A, i nagrałem już Q&A, tak więc wasze pytania, moje odpowiedzi już niebawem. A teraz jak zwykle dziękuję za wasze wszystkie przybite subiki. A jak jeszcze nie przybiłeś, to gorąco Cię do tego zachęcam. Jak materiał Ci się spodobał, zostaw też łapeczkę w górę, za którą już Ci bardzo dziękuję. A więc to tyle na dziś, pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć!